Ojojo, ho, 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 grubo jest. No, widzę, że chyba tableta weszła. Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Moi drodzy, jeżeli tu jesteście, czyli jesteście na kanale WTF, zapewne chcecie się dowiedzieć, czy w ogóle to jest fajny klocek. Czy są inne klocki poza klockami Lego, czyli najsławniejszymi klockami na świecie, które również są fajne. I my to badamy na tym kanale. I wiele razy już było, że tak... Dużo takich film do zestawu, który był fajny. Było tak, że czasem było tragedia, albo bardzo średnia, chociażby. No ostatni zestaw, ten ze środy, nie był tragedią, ale też nie był zbyt fajny. To też możecie obejrzeć. Natomiast moi drodzy, dziś firma Pinba. No, słowo Pinba kojarzy mi się ewidentnie z innym słowem, ale trzeba by dwie litery zamienić. Ale jeszcze nie obrażamy, jeszcze nie otwarliśmy. A dopiero jak otworzymy, będziemy, moi drodzy, być może obrażać, a być może nie. PJ Masks, nie wiem co to jest, ale jakaś piżama party chyba, tak? Coś mi się kojarzy. Marka jest jakaś większa, uniwersum jest jakieś większe, gdyż niejednokrotnie widziałem różne niezależne zabawki od siebie z tą nazwą, od różnych niezależnych Chińczyków. Mówimy tu o zabawkach, które widziałem w Chińczyku, ale poza nim również. Od 3+, jest to trzecia bodajże figurka ze wszystkich. Czy my tu mamy narysowane wszystkie? Nie mamy, ale w Chińczyku było rzeczy więcej, natomiast stwierdziłem, że to coś, cokolwiek to jest, no chyba będzie najlepsze, bo ma gnata, a przecież takich bohaterów potrzebuje to miasto WTF. A propos bohaterów, cały czas trwa Liga Upierdliwych, jeżeli nie widzieliście mojego klockowego serialu na moim bazowym kanale, również was zaproszę tutaj. Ale mam wrażenie, że ostatnio coraz częściej się reklamuje wszystko inne, ale więc zajmijmy się, wróćmy do bazowej recenzji. Numer 0261E, zawsze mnie to śmieszy, gdy Chińczyki chcą udawać poważną firmę i także niby mamy 216 zestawów, a damy jeszcze E, żeby brzmiało poważniej. A może i tak jest, moi drodzy, ja się mylę, natomiast Pinba widzę pierwszy raz w życiu. 6,50, cena nie jest mała, więc moi drodzy, no spodziewam się czegoś jednak z wyższej półki niż z dolnej. 6,50, to co powinniśmy mieć w środku. Pamiętajmy, że najbardziej nie lubimy, gdy jesteśmy oszukiwani, czyli mamy narysowanego co innego w środku, a co innego jest na opakowaniu. Toy Building Blocks, ok. No i tu jeszcze raz potwierdzenie. I to mnie martwi, bo to zazwyczaj oznacza, że pewnie w środku nie mamy instrukcji. Ja nienawidzę setów, gdy nie mamy w środku instrukcji, bo gdy będę chciał odbudować zestaw za 10 lat, znaczy nie wiem, czy to będę chciał odbudować, co się okaże po tej recenzji, to jak ja będę miał to biedny zrobić? No, mogę stawić opakowanie, można się tłumaczyć na milion sposobów, że można coś zrobić, ale moi drodzy, wystarczy dorzucić jakąś, prawda, tutaj uloteczkę, nawet minimalną, i nie mamy już wtedy tego problemu. Mamy natomiast tu tasiemkę, która ma zabezpieczyć przed kradzieżą ten zestaw, czyli że niby coś drugiego tam w środku znajdziemy, moi drodzy. Znajdziemy coś drugiego w środku? Nie wiem. Ale spójrz, nawet tu muszą mieć Chińczyki informacje, jaki zestaw wpakować do środka. To będzie wiedzą, to jest ten worek. Pewnie z jakimś większym zbiorczym opakowaniem przyjeżdża. No, musi być opis i to sobie cenimy, bo nie znieślibyśmy, gdyby tu było coś innego. Nie wiem, co jest PJ Mask, i jeżeli wy wiecie, a powinniście wiedzieć, bo jesteście młodszymi pokoleniami, raczej. Być może to jest jakaś fajna bajka, naprawdę czadowa. Być może chcecie zobaczyć więcej PJ Masków, bo naprawdę bajka jest fajna i was to interesuje. Napiszcie mi w komentarzu, bo ja naprawdę nie kojarzę nic. Nie kojarzę nic z tej bajki, nie słyszałem o niej nic, ale ja już bajek dawno nie oglądam. Znaczy, przesadziłbym, bo oglądam, ale nie te nowe. Skupiam się na oglądaniu tych starych, moi drodzy. W ogóle te gadżety mamy dokładnie te, które mieliśmy mieć, więc wow, bo to nie zawsze jest takie oczywiste. Natomiast co mamy w środku w PJ Masksu? Rewolucyjną, na pewno rewolucyjną, można by rzec, podkładkę. Wow, no ciekawy konstrukt, przedłużony, no fajny, fajny, nie powiem. Dziwne, że to nie jest na środku, ale już pierwszy mikroplusik. Tym bardziej, że jakość, no wydawała się lepsza. Ale nie jest, i tak nie jest źle, moi drodzy. Przecież kurczę, Lego też nie jest takie, że możemy tym walić młotkiem i to przetrwa wszystko. Moi drodzy, mamy hiperka, którego musimy mocno zmontować samodzielnie. Wkładamy mu tutaj te majty szare, ale dobra, przyjrzyjmy się trochę najpierw... Ojojo, ho, 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 grubo jest. No, widzę, że chyba tableta weszła. Tabletka chyba weszła i to weszła mocno. No, weszła mocno, moi drodzy. Drops wszedł mocno. Natomiast tak, na druk na klacie czepiać się go nie możemy. I nawet jest, widzicie, podobny do tego, co mieliśmy otrzymać. Prawie, że identyczny, no bym rzekł, więc jest okej. Okay. Natomiast oczy, no tu się trochę różni, w sensie tu mam mniejsze oczka. Te brwi, które tu po prostu są, jakby sobie je farbował jeszcze celowo, no są zdecydowanie większe. Nie źle, no jest w miarę wiarygodnie. Aczkolwiek te oczka też trochę krzywo tu nadrukowane są, ale dobra, wybaczymy. Natomiast takie tu detale, jak tu są, tu też na szczęście są. No to się chwali takie rzeczy, ale mocno weszła ta tableta. Wiksaga z Mielonka! Wiksaga z Mielonka!
Moi drodzy, jak nic, Wiksaga z Mielonka. No tutaj takie mikrowatki, na przykład na nóżkach widzimy jakiś zadzior. Natomiast nie traćmy czasu na zadziory, wsadźmy mu nogi i zobaczmy, jak on działa. Czy on jest porządny, czy on jest fajny, czy nogi mu się wezmą, ale siły. No kochani, wkładam całą siłę. Nie, źle to wróży, moi drodzy. Wiecie, co ten etap recenzji, kiedy to źle wróży? Dobra, jedna weszła, nie, weszła. Moi drodzy, no tragedia. Moi drodzy, powiem tak, musiałem użyć, nie serio, przyciąłem, ja wyciągłem gościa, w sensie z recenzji, ściskałem z całej siły, no nie widać u mnie odcisków, ale ściskałem z całej siły, nie dało się. Musiałem użyć zębów, moi drodzy, co niestety odzwierciedliło się tak, natomiast naprawdę nie wiem, no musiałbym go młotkiem bić, moi drodzy, żeby mi to weszło. Natomiast no spójrzcie, jak już go uszkodziłem perfidnie, ale naprawdę, tylko to też świadczy trochę, moi drodzy, o jakby jakości tego, bo no widzicie, że nie wystarczyło lekko zębami, to było naprawdę z całej siły robić to zębami, żeby to zrobić. W sumie mogło iść po młotka, to by fajnie na miniaturce wygląda, jakbym go młotkiem bił. Trudno, moi drodzy, przegapiłem, natomiast aj, by się chciało rzec, moi drodzy. Nogi, naprawdę wkładam teraz całą siłę. Naprawdę wkładam teraz, moi drodzy, całą siłę. Czy one się... Dobra, rozruszowywują się na szczęście trochę te nogi, ale dobra, już idą znacznie lepiej. Czyli po trzech ruchach, ale pierwszy zgięcie pierwsze szło tragicznie szło pierwsze zgięcie. Dobra, teraz się rozruszowywują, natomiast moi drodzy, czy one się nie rozruszowywują właśnie kosztem tego? Rozruszowywują się kosztem tego, moi drodzy. No, widzicie, jak one nam się rozjeżdżają. Ajajajajaj, no źle, moi drodzy. Patrzcie, teraz macie to na wizji. On się nam rozjeżdża, on się nam rozkłada. Czy on się nam rozłoży na tyle, że te nogi powypadają mu całkowicie? No tego już nie wiem, ale wszystko wskazuje, że chyba tak. Spójrzcie, co tu się dzieje, moi drodzy. Jest to na wizji 1:1. No i fajnie, bo teraz, teraz wszedł spoko. Kurde, szkoda, nie będzie sceny z młotkiem. Natomiast, no moi drodzy, czy to już nie jest etap, kiedy możemy skończyć recenzję, bo sam fakt, że musimy wciskać to zębami, a później musimy to rozruszać, a później tak się nam rozjeżdża. Ale tak się to stanie, bo spójrzcie, jak on jest krzywo, czekajcie, czas użyję zębów. Użyłem zębów, czy on nam w ogóle tutaj stanie? Dobra, stanie nam, ale oczywiście, gdy nogi są perfekcyjnie dociśnięte i jedną nogą stanie bardziej niż drugą. Szkoda, moi drodzy. Ale jak z łapami będzie? Jak będzie z łapami, moi drodzy? Dobra, weszła, jako tako weszła, również trzy ręce. Ostatnio u Wonder Woman z Passiflory było trzy dłonie, przepraszam, nie ręce. Ręce wyszło na szczęście ok, ale już zauważam podobny problem niż tam. Przy czym ten problem tu nie będzie tak uciążliwy jak tam. O jakim problemie oczywiście mówimy? Mówimy o problemie ruszalności, moi drodzy. A tu mi w ogóle nie chce wejść. Dobra, weszło jak... Nie weszło. Dobra, weszło. Ręce chodzą no lżej niż nogi na początku, ale również zdecydowanie zbyt ciężko. Pytanie, czy to się tu rozrusza? No nie, wiecie, no to traci nabawialność, no jak się bawić? Dobra, to się rozruszało, dobra. 10 ruchów i to się w miarę rozruszało. Co ciekawe, to... Nie, przechodził nad głową, ale pamiętam, jak bawiłem się lekko, jak byłem mały, później to pękało. Nieważne, moi drodzy, dobra, jakoś to weszło. Ale ajajajajaj. No i fryzurka, moi drodzy, fryzurka na szczęście wchodzi. Ona jest identyczna? Jest identyczna, dobra. Natomiast no, figurka na pewno lepiej wyglądała na kartonie, uważam, niż na żywo. No to chyba jak większość Chińczyków. Nie wiem, kto to jest, nie wiem, jak go nazwać. No nogi, mówię, słabo rozwalają się, a znowu jakby chodziły ciężej, jak je docisnęliśmy. Chodzą słabo, rozwalają się i spójrzcie, już zaczęły się rozjeżdżać i on co teraz wejdzie jeszcze raz? No jeszcze wejdzie, ale już tak se. Broń, wierna kopia broni z Lego, jakościowo okej. Okay. Przypuszczam, że gdyby zmieszało się z Lego, to mi się nawet nie kapnął, że to nie jest Lego może nawet. No to poniekąd jest komplement. No i radyjko, dokładnie ten sam schemat, tylko że tu faktycznie nie ma Lego, a w Lego ma tak widoczny napis Lego, żeby tu by się kapnął, ale jakościowo jest ok i nawet antenka jest chyba twardsza niż w Lego, bym powiedział, moi drodzy, więc nie jest źle. Podsumowując, jest to jeden z tych zestawów, których kiedyś było więcej zezwania na tym kanale, mianowicie był potencjał, ale przez głupotki został, no niestety, stracony. Brak instrukcji jestem w stanie wybaczyć, bo faktycznie często te zestawy z jednym hipkiem tak mają, okej, okay, ale wolałbym być z instrukcją, to by dało plusik. Natomiast jednak no różnialność nie jest aż tak duża, nie zostaliśmy w jakiś sposób oszukani, na tyle by się też tego czepiać. Natomiast czepiać się niestety muszę nóg, tragicznie, które musiałem zębami z całych sił dociskać, a i teraz się rozjeżdżają. No wyklucza to mocno z zabawy. Jeżeli chcemy mieć taką postać posadzoną tylko i wyłącznie na półce, żeby robiła za ozdobę, to mamy coś z głową chyba.
Nie no, nie śmieję się oczywiście, niektórzy mogą tak chcieć, niektórzy mogą tak lubić i tak dalej. Mieć takie Chińczyki na półce, no okej, okay, nie oceniam, wtedy jest tak, ale bawiąc się nimi, bawiąc się nogami, które się rozjeżdżają i naprawdę wchodzą ciężko, no nie. I mówię, szkoda, bo ręce już nie chodzą tak źle, ręce już chodzą absolutnie okej. Okay. Broń mówię na tym silnika, że to jest z Lego, ta dłonią chodzi inaczej niż ta. A to już taka norma w Chińczykach, że już nawet nas to nie dziwi w żaden sposób. Głowa, no ten nadruk, mówię, no weszła tableta mocno chyba jakaś. Fryzurka, okej, okay. Mogło być, moi drodzy, znacznie lepiej. Niemniej nogi niszczą wszystko. Być może jest to jedna figurka z takimi nogami i jedyny taki przypadek, może kolejne pinba będą lepsze. Może inne pinba będą lepsze, może. Te nie są, moi drodzy. Przez to moja ocena to niestety i tak mocna całkiem spoko szóstka, co nie jest złym, o złą oceną, natomiast jeżeli chcemy faktycznie się nią dużo bawić, jeżeli faktycznie chcemy ją eksploatować nie wiadomo jak, bo kochamy firmę Pinba i kochamy PJ Masks, to nie, to będzie cienko, bo te nogi nam po prostu, no widzicie, teraz nawet ja, no nie da się go nawet, widzicie, zgiąć, ja trzymam to z całej siły i to, o dobra, teraz mi się udało, ale tak to zazwyczaj odchodzi, teraz muszę włożyć mega dużo siły, no ciężko się tym bawić, chyba że chcemy się bawić tak po prostu w prostych rękach, w prostych nogach jego, w prostych rękach, no. Dzięki za kolejną wspólną recenzję. Czekam na waszą opinię. Może wy macie też pinby i są lepsze. Macie te PJ Maxy. Może. U mnie nie były. Oglądajcie koniecznie inne moje kanały i oglądajcie koniecznie inne moje filmy. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmikach. Baaa!